Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Pomidorer.pl i witam was w nowym Let's Play na moim kanale. Zagrajmy w Donald Duck Quack Attack albo Szalone Przygody Kaczora Donalda na PlayStation 2. Tak jest, będziemy ogrywali sobie Kaczora Donalda na PlayStation 2, ponieważ stwierdziłem, że czemu by nie. Tym bardziej, że gramy sobie z oryginalnej płytki, ponieważ byłem w ceksie kupić tę grę. Więc why not? Czemu by nie? Co nie? Jak to mawiają? Ta, nie wiem co od razu mówię, ale zanim przejdziemy do perfekcyjnego let's playa, czas na synchronizację, tak więc dół, góra, 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 X. Wybieramy oczywiście angielski, bo nie chcemy grać ani po francusku, ani po hiszpańsku. I mamy cutscenkę! Jej! To jest ta sama cutscenka, która pojawiła się w wersji na PS1, Dreamcast, PC, Nintendo 64, chociaż nie, Nintendo 64 była trochę inna cutscenka, no ale wiecie, to jest ciągle ta sama cutscenka. W skrócie, o co chodzi? Donald sobie tutaj chciał przyłączyć kanał telewizyjny, ponieważ, nie wiem, chciał sobie coś innego poglądać niż to, co chciał Gladstone oglądać. I Gyros tutaj przygotowywał dla siebie i dla reszty popcorn. I przypadkiem Donald się zakrztusił i Gladstone mu pomógł. W sensie, wiecie, pomógł go poklepać, żeby się nie udusił. I okazało się, że tutaj przyłączyli na kanał, gdzie pojawiła się Daisy, gdzie zaczęła zwiedzać świątynię Merloka, czyli głównego antagonisty tej oto gry. No i jak możecie sobie, że tak powiem, pomyśleć i wyobrazić, Daisy zostanie porwana. Ta, to nie jest żaden spoiler, po prostu jeżeli graliście w wersję na PS1 i inne wersje, to będziecie wiedzieli, że fabuła w tych wszystkich grach jest taka sama. Nawet chyba w grach na Game Boy Color i na Game Boy Advance. Więc pojawił się tutaj Merlok, który porwał właśnie Daisy i po Daisy zostawił, że tak powiem, mikrofon, bo zapomniał czegoś, kurde, pobrać. Znaczy pobrać, porwać, kurde. No i Gladstone wpadł na zarąbisty pomysł, abyśmy to ruszyli, że tak powiem, odbić Daisy z rąk Merloka. A Gyro wpadł na jeszcze lepszy pomysł, ponieważ uruchomił swoje laboratorium, z którego będziemy mogli podróżować po poziomach, by dorwać Merloka i skopać mu zadek. Kto wie, może Merlok kiedyś powróci w jakiejś gierce. Może w takim, nie wiem, Kingdom Hearts? Nie no, w Kingdom Hearts 3 go nie ma, ale może jak będzie nowe Kingdom Hearts, to kto wie, może powróci. Może jest jakaś mała szansa. Dobra, press start button, oczywiście już dawno mam wciśnięte. I ładowanie. Wejdźmy sobie w opcję, wszystko tutaj gra. Oczywiście, że wszystko gra, więc trójkąt, back. New i nazwijmy się POM. Wiecie, skrót od pomidor. Albo pomidorowy. No i tutaj Gyro będzie nam tłumaczył odnośnie całej tej mechaniki teleportowania się po tych poziomach. I wiadomo, będzie tam snuł jakieś swoje tam, wiecie. No, wiecie o co mi chodzi. Po prostu tłumaczy tam, jak mamy podróżować po tych poziomach i pyta się nas, czy to jest łatwe. Albo jakby to ujął, łatwe, prawda? Oczywiście, że tak, Gyro, oczywiście, że tak. I zwróćcie też uwagę, że Gyro podczas poziomów będzie nam też zawracał dupę. Tak mogę to od razu wam powiedzieć. No i Gyro nam tutaj życzy powodzonka. Ta, póki co jeszcze mnie widzicie na kamerce, ale prawdopodobnie ja zniknę za jakiś czas. Bo mam baterię słabą w kamerce, więc prawdopodobnie będę tylko chwilowo, ale chyba mi się udało przedłużyć, kurde, limit nagrywania kamerką, więc spoko. Ale gdybym zniknął, to bardzo serdecznie przepraszam. A OBS-a nie będę odpalał, dlatego że prawdopodobnie będzie mi tutaj muliło, więc chociaż przez sekundę mnie zobaczycie. I zobaczycie moją piękną kozią brudkę. Dobra, wbijamy do pierwszego świata, który się bodajże nazywał Forest Edge. A, bo to był pierwszy poziom, się nazywał tak, Forest Edge. Tak, Forest Edge to był pierwszy poziom, więc to jest świat, że tak powiem, lasowy, albo
Leśny świat, o. Bo lasowy to bardzo by dziwnie brzmiało. I to jest coś, co mi się trochę nie podoba w wersji PS2, bo wersja PS2 ma po prostu takie laboratorium, a w wersji na PS1, Dreamcast, PC, Nintendo 64 to mieliśmy chociażby takie, wiecie, urywki światów, nie? Że na przykład była woda, pełno drzew i były portale, nie? Znaczy, no w tym wypadku tam były platformy, a tutaj są portale, bo nie ma... Nie zbieramy tutaj czegoś takiego jak chociażby orby czy te fragmenty platform bossa, więc od razu wam was ostrzegę przed tym. Dobra, Forest Edge, czas na pierwszy poziom. Tak, by the way, ekrany ładowania w tej gierce są w porządku. To chciałem powiedzieć, naprawdę są w cool. I mini ciekawostka. Ta gra i wersja na... A, Gyro, zamknij dupę, proszę cię. Nie chce mi się tego słuchać. Ta gra i wersja na GameCube'a... W sensie obie te gry, bo wersja na GameCube'a i wersja na PS2 to jest tak naprawdę ta sama wersja, tylko że na GameCube'ie jest troszeczkę lepsza i już wam powiem, dlaczego jest lepsza. Otóż wersja na GameCube'a ma stałe 60 FPS-ów. Nawet nie żartuję. Bo ona została bodajże wydana parę miesięcy czy rok po premierze wersji na PS2. Tak, i tutaj Gyro nam będzie tłumaczył, na czym polega w ogóle milkshake, na czym w ogóle polega... To ja będę wam wszystko tłumaczył, więc Gyro, z łaski swojej zamknij dupę. Bo to ja jestem od tłumaczenia, nie ty, kurde. I ta, zbieramy literki special. Kiedy zbierzemy wszystkie literki, to dostaniemy dwa dodatkowe życia. A, bo to jest losowe, bo raz możesz dostać dwa, raz możesz jedno dostać, więc... Zignorujcie to, co powiedziałem o dwóch dodatkowych życiach. Ale co mogę jeszcze powiedzieć na temat tej gierki? Jest to w ogóle naprawdę nostalgiczna gra dla mnie, chociaż... Więcej się zagrywałem w wersję na PC-ta niż na PS1. I muszę przyznać, że w ogóle wersja na PS2 to jest naprawdę ulepszona wersja PS1. I to widać po prostu, jest nie tyle co ciekawsza, co jest w ogóle po prostu lepsza. Bo ta gra działa na silniku, z tego co dobrze pamiętam, jeżeli pamięć mnie nie myli, a uwierzcie mi, ostatnio mnie pamięć zaczyna mylić, to ta gra jest zrobiona na silniku Raymana Revolution, bo... Każda wersja Kaczora Donalda jest robiona na silniku Raymana 2. Przykładowo, wersja Kaczora Donalda na PC jest robiona pod silnik wersji PC-towej Raymana 2 oraz wersji... Nie, tak, pod wersji PC-towej. Wersja Nintendo 64 Kaczora Donalda to jest trochę upośledzona wersja Raymana 2 na Nintendo 64. Wersja Dreamcastowa Kaczora Donalda to jest robiona na silniku Raymana z Dreamcasta i tak dalej w zasadzie. Myślę, że zrozumieliście, o co mi chodzi. A jak nie, to... No to przykro mi trochę. Ale starałem się, jak mogłem, wytłumaczyć. W ogóle grafika w tym poziomie i w ogóle klimat tych poziomów jest naprawdę... Mua! Picuś glancuś, dosłownie. No i dobra, mamy tutaj, że tak powiem... rekord, więc postanowię sobie go zapisać. Tak, oczywiście, że tak. Nadpiszemy sobie save, ponieważ nie powiem, że nie, ten save był po prostu testowy. O, i to jest coś, czego ja bardzo nie lubię. Mianowicie, nie wiem, czy to jest problem z moją PS2, albo w ogóle z wersją na PS2, ale zauważyłem, że... muszę mocniej wciskać X, żeby to w ogóle skipnęło się, nie? W sensie, że zapisanie. Bo w wersji na GameCube'a to można było płynnie robić. Ale dobra, tutaj mamy braci Kaczora Donalda, w sensie Hyzio, Zyzio i Dyzio, tych trzech tutaj małych, wiecie, no. Tych trzech małych kaczątek i oni tam tłumaczyli odnośnie tych kombosów, bo tutaj w ogóle kombosy są w tej gierce. Coś, co jest dla mnie bezużyteczne, bo to jest coś, z czego ja w ogóle nie korzystam. I to mówię autentycznie szczerze, nie korzystam w ogóle z tych kombosów w wersji na PS2, więc omijam je szerokim łukiem, bo są dla mnie bezużyteczne. Skoro Kaczor jest w stanie swoim normalnym kopnięciem i wszystkimi swoimi normalnymi mocami zaatakować, więc elo, po co mi to? Poza tym ja nigdy nie pamiętam tych kombosów, jak mam je wykonywać, tak by the way.
No ale dobra, bo ja tutaj wam mówiłem o wersji PC-towej i PS1, że się zagrywałem w obie te wersje, a co było z wersją PS2? Wersję na PS2 też grałem, ale jak byłem mały, to jakoś nie potrafiłem jakoś się do niej przekonać, przyzwyczaić, bo stwierdziłem, że to jest taka trochę gorsza wersja PC-towa, bo lepsza jest i najlepsza wersja PC-towa i zawsze to będę uważał. No w przypadku Raymana to już tak nie będzie, bo zmieniłem trochę gusta. Uważam, że wersja Revolution to jest najlepsza wersja Raymana 2, a wersja PC-towa też jest ok, ale już nie darzę ją taką sympatią jak wersję Revolution. Jak wersję PS2, w sensie Revolution. O, to było kozackie, co teraz zrobiłem. I tak, Kaczor Donald to jest gra, gdzie łatwo możesz zdobyć życie, jak sami zresztą widzicie. W ciągu jednego poziomu zdobyłem prawie 16 żyć. No dobra, bo liczę teraz z tym poziomem, nie, że zdobyłam tutaj 16 życie, ale zobaczcie, ile żyć jestem w stanie w ciągu tak naprawdę jednego poziomu zdobyć. Aha, i nie bądźcie zmyleni. To, że życia łatwo jest zdobyć, to też jest taka definicja, że łatwo je można stracić, I guess. Więc lepiej wymierz swoje skoki, młody graczu, ponieważ jeżeli nie wymierzysz skoków i zginiesz, no to będziesz mógł sam sobie podziękować. I w 2 minuty 11 sekund i 5 setnych sekundy udało nam się ukończyć poziom. I wybaczcie, że ja teraz z powrotem sprawdzę, jak to się nagrywa, czy to się w ogóle nagrywa. Nagrywa się, nagrywa dalej się i dalej się ten, że tak powiem, tnie mi nagrania, w sensie, no nie wiem, już nie wiem, jak mam to ustawić, szczerze, ale dobra. Póki będzie kamerka, to będzie fajnie, a jak się rozłączy, to niestety trudno, ale przynajmniej przez chwilę mnie mogliście zobaczyć, jak ja wyglądam, bo raczej tą gierkę sobie przejdziemy na jednym posiedzeniu, bo ta gra nie jest jakoś szczególnie długa. Zapiszmy sobie, myślę, wydaje, że szybko dojdziemy do ostatniego świata. Halo, zapisz się, proszę. Patrzcie, co ja muszę robić. Widzicie, jak ja muszę przyciskać, żeby w ogóle to ruszyło? Ja nie wiem w ogóle, czy to jest problem z wersją PS2, czy to jest w ogóle problem z moją PS2, ale to jest naprawdę dziwne już. Tutaj znowu coś odnośnie tego specjalnego ataku. Nie wiem, uważam, że bezużyteczne to jest tak czy siak. Dangerous Cliff, czyli bodajże już będzie poziom 2D. I w ogóle to jest śmieszna sprawa, bo w wersji na PS1 było tak i w wersji na PC i Nintendo 64. W sumie dobra, będę mówił bardziej PC, no bo wersja PC i Nintendo 64 to jest jedna i ta sama wersja. Tylko że wersja Nintendo 64 jest gorszą wersją PC-tową, ale tak, okej. Jeśli chodzi o położenie poziomów, to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo jak pamiętacie, wersje te różniły się między sobą tym, że znaczy różniły. Było coś takiego, że w wersji na PS1 były poziomy 2D i poziomy 3D, co nie? No i tak samo powinno być w tej wersji. I to jest moja pierwsza śmierć w ogóle. I tak samo powinno być w tej wersji, że powinny być dwa poziomy 2D i dwa poziomy 3D. A w tej wersji mamy zrobione coś takiego, że mamy jeden poziom 2D i w zasadzie to trzy poziomy 3D. Bo mamy ostatni poziom, który jest tak naprawdę poziomem, który był może nie ekskluzywny, ale po prostu był jako taki ostatni liczony w świecie poziom, czyli poziom ucieczkowy, bo on był liczony jako zawsze ostatni, a tutaj jest nie wiedzieć czemu jako taki główny poziom. Bo w ogóle w poziomach ucieczkowych w wersji PC, Dreamcast i Nintendo 64 mogliśmy uratować Gladstone'a, który dałby nam możliwość robienia time triali. A tutaj robienie time triali chyba nawet nie istnieje, a jak istnieje, to jest takie trochę bezużyteczne, bo nie będę robił w tej wersji 100%, tak od razu mówię. Ale nie wiem, nie mam akurat pewności co do wersji PS2-kowej, czy w ogóle są tutaj time triale Gladstone'a, więc dlatego też nie będę ryzykował, bo wolę zrobić takie łagodne, może nie łagodne, ale po prostu gładkie przejście poziomów, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Po prostu, żeby nie tracić czasu na jakieś bezsensowne tam sekcje, to po prostu ominąć to.
I to była najgłupsza śmierć, jaka mogła być. Ale muzyka, muszę przyznać, że jest bardzo w porządku. Tak, to jest ten sam soundtrack, który grał na PlayStation 1, bo wersja Dreamcastowa i PC-towa i Nintendo 64 mają inne soundtracki. Jak mogliście zresztą sobie posłuchać gdziekolwiek, kiedykolwiek. No ale czekamy teraz, aż platforma się obniży. I chyba właśnie mi kamerka przestała już nagrywać. Tak sobie zdałem z tego sprawę. No dobra, trudno się mówi. Jeżeli nie zobaczycie mnie już przez resztę, to... No przykro mi niestety. To jest problem właśnie z tą kamerką, że ona odwala takie gówna swoje. I przyrzekam, że jeszcze jedna śmierć i zaraz będzie edyt. Jak widzicie, to jest to, o czym wam mówiłem. Życia łatwo można zyskać i łatwo można stracić. To jest lekcja, o której powinniście wszyscy nauczać w szkołach. W szkołach, nie w szkołach. Ale nie wykluczam, że być może pojawi się jeszcze w tym roku Let's Play z wersji Dreamcastowej. To będzie ostatni Let's Play z Kaczora Donalda na moim kanale. Nie będzie już żadnej innej wersji. Nie będzie ani wersji Game Boy Color, ani Advance. Po prostu będzie... Dreamcastowa jako ostatnia. Dlaczego Dreamcastowa? Bo wersja PC-towa nie chce mi chodzić. Tak, nie chce mi chodzić. Próbowaliśmy z Pixelem nawet robić wszystko. No w ostateczności się jeszcze pokuszę o wirtualną maszynę, ale zobaczymy, kiedy to będzie. Kiedy nastąpi moment wirtualnej maszyny. Milkshake oczywiście, który nam naprawił, że tak powiem, nasz stan zdrowia. I mamy literkę L, co pozwoli nam zyskać dwa dodatkowe życia. Więc będziemy mieli 21 lub 22. Zobaczymy. Mam nadzieję, że dużo mi się żyć uda zdobyć. Aha, i jeszcze taka mini ciekawostka w wersji na GameCube'a. Zdjęcie Donalda w tym prawym górnym rogu jest trochę mniejsze niż powinno być. Albo to jest ten... magia emulatora, albo nie wiem, bo wiem, że u polskiego gamera tak było na przykład. Dangerous Cliff mamy ukończony! I zdobyłem jedno bonusowe życie, bo zginąłem, więc ha ha ha, ale beka. Dobra, zapiszmy sobie POM. Nie POX, kurde. No nie, nie mogę skasować? No co wydajecie? O! Co? Nie. Nie, kurde. Dobra, trudno, nie będę zapisywał. Walić to. Chyba, że mi się gra skraszuje, no to będzie teraz do dupy, jeżeli mi się w tym momencie skraszuje gra. Bear's Patch, czyli niestety nasz ostatni poziom. I mamy cutscenkę z Merlockiem, która będzie się chyba co jakiś czas pojawiała. To jest taka, powiedzmy, nowość w wersji PlayStation 2, bo w wersji PC, Dreamcast i pozostałych nie było czegoś takiego, że były takie cutscenki, więc to są ekskluzywne cutscenki pod PS2, gdzie tutaj Daisy z Merlockiem dyskutuje i Merlock przywołał swoją łapę. Znaczy no, można powiedzieć, że to jest ręka Merlocka, no nie ukrywajmy to, co nas ściga. I będziemy przed tym uciekać. Mam nadzieję, że dam sobie bezproblemowo radę, więc trzymajcie za mnie kciuki, bo będzie to niesamowita podróż. Jej, gra mi się nie skraszowała, bo nie wiedzieć czemu wczoraj, jak sobie tak testową grałem, to mi się gra trochę skraszowała i musiałem restartować PS2. Ale tak, to jest właśnie poziom ucieczkowy, gdzie musimy uciekać przed ręką Merlocka. I mamy one-up, którego oczywiście, że bierzemy. I to tylko uświadcza mnie w jednym, że jednak chyba nie ma tutaj czasów Gladstone'a, w sensie czasówek Gladstone'a.
Bo z tradycją tych poziomów Gladstone zawsze się pojawiał pod koniec. Mamy literkę C, super. Może nam się uda jeszcze dodatkowe życia zgarnąć, kto wie. Wow, checkpoint. To są bardzo krótkie poziomy, bo jak widzicie, mamy tutaj 2 minuty tak naprawdę na ucieczkę przed tą ręką sprawiedliwości. Albo totalną ręką debilizmu. Wow, wow, wow. Kurde, przez chwilę chciałem powiedzieć na Donalda, że to jest KO, ale... Nie wiem, czemu mi się w ogóle Donald skojarzył z KO. Może przez poziom pościgowy. Kto wie? Tak czy siak, zdobyliśmy wszystkie literki special. Dzięki czemu będziemy mieli chyba 2 dodatkowe życia. Jedno? A z jakiej to racji jedno? Domagam się wyjaśnień w trybie natychmiastowym. Dobra. POM. Nareszcie się kurde udało. Bo ileż można? To jest bardzo niewygodne przyciskanie tak mocno X-a i gałki w dół analogowej. No i tutaj oczywiście Hyzia, Zyzia i Dyzia swoje znowu teksty. I mówią, że wow, udało nam się, więc możemy iść teraz na bossa, bo pokonaliśmy wszystkie 4 poziomy. Więc lećmy na bossa. Ciekawe, co to będzie za boss. No, jestem bardzo ciekaw. W końcu wersja na PlayStation 2 mówiła, że to jest ich ekskluzywny boss. W sensie Ubisoft, wydając wersję na PS2, mówili, że to jest ekskluzywny boss pod wersję PS2 i nie ma go na innych przecież wersjach. A tym bossem będzie nie kto inny jak... Wielki ptak o imieniu Bernadette the Bird, kurde. I to niezły ekskluzywny boss, nie powiem, że nie. Ubisoft chyba nie ogarnia, kiedy ich bossowie, znaczy w sensie, kiedy ich postacie się pojawili w jakiej wersji. Bo nie żeby coś, ale Bernadette nie jest ekskluzywem. I mam nadzieję, że nikt o zdrowych zmysłach nie pomyślał, że to jest ekskluzyw. W sensie ten boss. I teraz mamy cukrzycę! Yeeeej! Tak, wiem, że to jest bardzo uciążliwe, że nie możecie patrzeć teraz na moją reakcję, no ale niestety taki, a nie inny mam sprzęt. Wybaczcie mi za to. Ewentualnie najwyżej, nie wiem, zignorujcie, jeżeli nie dam faktycznie kamerki, bo stwierdzę, że bez sensu trochę by to było, więc jeżeli nie dam kamerki, no to trudno. Ale dam raczej tą kamerkę, chociaż przez chwilę, żebyście mogli popatrzeć, że coś tam zdziałałem chyba. Ale ta taktyka na Bernadette jest prosta. Po prostu ona będzie próbowała na nas usiąść, co zresztą widzicie zresztą, kurde. I przez to, że się zaplątałem, to zginąłem. Ale tak, ona będzie próbowała na nas usiąść i kiedy spadnie jej kask, to możemy jej łeb atakować. Tyle. No i w międzyczasie będzie jeszcze te jajka z pisklakami na nas wysyłać. Myk! Ale w łeb dostałaś. Gonga w ryj dostałaś. Mam nadzieję, że zadowolona jesteś z siebie. Bo takiego gonga od kaczora to kurde każdy by chciał dostać. Nawet Merlock. Merlock to nawet łeb nadstawia, żeby oberwać. Może kurde ogrywam teraz wersję niektórych osób, które mają wielką nostalgię do kaczora Donalda. Wiem, że w Polsce dużo osób ogrywało wersję PS2. I też wersję na PC. Ja na przykład ogrywałem wersję na PC po polsku kiedyś. Stare dobre czasy kaczora Donalda. Woo! O, teraz w łeb dostałaś. Bardzo dobrze. I jeszcze jedno życie ci zostało, Bernadette.
Więc lepiej se uważaj, kurde. Kurde, oczekiwanie na pisklaka, to jest najgorsze, co może być, nie? Tak powinien się, kurde, odcinek nazywać, bo prawdopodobnie to będzie jedna wielka, długa sesja nagraniowa. Bo nie powiem, że nie łatwiej mi jest zrobić sesję nagraniową i podzielić ją na części, niż żebym robił z tego osobne odcinki. Znaczy, mógłbym zrobić tak, no ale to trochę takie leniwe, a tak to bym sobie miał mały chociaż zapas wideo. Dobra, 5 pisklaków i już jesteśmy atakowani! Dobra, chyba czas na edytongo, tak myślę. Widzimy się przy ostatnim jej życiu. Dobra, jesteśmy gdzie jesteśmy i teraz będzie ostatnia, że tak powiem... Ostatnia konfrontacja, ta, jasne, Nie, ostatni jej punkt życia, więc zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Mam nadzieję, że dobrze i nie będę musiał jeszcze raz powtarzać. Bo Bernadette de Bert to jest bardzo łatwy boss i kurde, powtarzanie go to trochę takie, nie wiem. Trochę takie smutne. No, siadaj na dupsku. Dobra, oberwała. I w taki oto sposób Bernadette de Bert zginie. Tak jest, Bernadette de Bert zginęła. Rozpalcie znicze.